Witamy w programie Nie jesteś sam. Dziś powiemy o akcji profilaktyczno-interwencyjnej Zakup kontrolowany tajemniczy. Klient zorganizowanej przez Centrum Działań Profilaktycznych GDUF na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Zapraszamy. W czerwcu bieżącego roku po raz kolejny przeprowadzona została akcja Zakup kontrolowany, którą objęto 50 sklepów na terenie Lubina. Większość z badanych punktów to sklepy samoobsługowe. Badanie polegało na sprawdzeniu, czy sprzedawca sprzeda napój alkoholowy osobie bez sprawdzenia, potwierdzenia jej pełnoletności. Tym razem tajemniczym klientem była młoda, 18-letnia dziewczyna, która swoim zachowaniem i wyglądem budziła szereg wątpliwości co do swojej pełnoletności. Z obserwacji i danych z przeprowadzonego zakupu kontrolowanego wynika, iż sprzedaż napojów alkoholowych osobom bez upewnienia się co do ich pełnoletności utrzymuje się na wysokim poziomie. Na 50 przebadanych punktów w 40 sprzedano alkohol tajemniczej klientce, tylko w 10 odmówiono sprzedaży napoju alkoholowego. Fakty te powinny skłonić dorosłych do reagowania, a sprzedawców do przestrzegania zasad obrotu alkoholem, czyli nie sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. Kolejnym etapem zakupu kontrolowanego było przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców. To szkolenie również odbyło się w 50 punktach. Szkolenie polegało na tym, iż sprzedawcy napojów alkoholowych otrzymali wskazówki dotyczące asertywnej sprzedaży alkoholu. Poinformowano również ich o aktualnym stanie prawnym dotyczącym właśnie ich profesji. Dodatkowo sprzedawcy otrzymali również materiały szkoleniowe na temat odpowiedzialnej sprzedaży. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi sprzedawców i dorosłych, iż dorosły wygląd nie zawsze oznacza tą pełnoletność upoważniającą do zakupu napojów alkoholowych. Właściciel lub pracownik sklepu czy lokalu gastronomicznego sprzedający alkohol osobie niepełnoletniej musi się liczyć z karą grzywny bądź utratą koncesji. Ale jak pokazują badania przeprowadzone w Lubinie, najwyraźniej niewielu sprzedawców się z tym liczy. Sama młodzież przyznaje, że problemu z kupnem alkoholu w Lubinie nie ma. Ja akurat się w tym nie orientuję, bo nie kupuję alkoholu, to nie powiem pani na ten temat nic. Bezproblemowo, bez żadnych problemów. Tak samo z papierosami. Czyli co, nikt nie sprawdza dowozu? To znaczy, są sklepy, które sprawdzają, ale jest ich bardzo mało. Aha. Większość osób nie sprawdza. Młodzież piła, pije i będzie pić. Nie mówię tego na swoim przykładzie, tylko tak jest dookoła. Jak ktoś chce kupić alkohol tu w Lubinie, to albo trzeba się posłużyć starszymi przyjaciółmi, kolegami, albo uciec się do takich wyimaginowanych sposobów, bo na to jest... Na przykład ubrać się bardzo ładnie w garnitur, ubrać dżinsowe spodenki i podejść poprosić jedną małą flaszeczkę. Sygnały, które do nas docierają, wygląda na to, żeby to było na jakąś wielką skalę. Jednakże mamy świadomość tego, że na pewno wielokrotnie takie sprzedaże się odbywają, gdzie informacje takie do nas, do naszej jednostki nie docierają. Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu nieletnim, jest to zagrożone karą grzywny, jednakże jest to przestępstwo ścigane z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tutaj oczywiście kara grzywny, którą może orzec sąd wobec osoby, która sprzedaje alkohol nieletnim, to nie jest jedyna kara, którą może ponieść sprzedawca czy też jego pracownik, bo również tutaj w przypadku, kiedy często coś takiego się pojawia i takie zgłoszenia często do nas docierają, my czy też inne instytucje tutaj możemy wystąpić o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż takiego alkoholu, a wiąże się to oczywiście z wycofaniem całego alkoholu z takiego sklepu, bo również tutaj można orzec przepadek, czyli zabezpieczyć mienie, które służyło do przestępstwa, czyli można tutaj taki też alkohol odebrać, również cofnąć koncesję na sprzedaż tego alkoholu, jak wcześniej powiedzieliśmy. Tutaj też musi się zmienić świadomość nie tylko sprzedawców i nieletnich, bo niejednokrotnie sprzedawcy borykają się z problemem takim, gdzie nieletni, przykładowo 16 czy tam 17-letni wchodzi do sklepu, sprzedawca respektując przepisy odmawia sprzedaży takiego alkoholu. Taki młodzieniec wychodzi z tego sklepu, prosi osobę dorosłą, 19-20-letnią czy nawet starszą o to, aby taki alkohol został zakupiony i z uśmiechem na twarzy wraca z taką osobą i tutaj już sprzedawca osobie dorosłej nie może odmówić sprzedaży tego alkoholu.
alkoholu, mimo tego, że nawet wie, że ten alkohol zostanie przeznaczony dla nieletniego. Jeżeli sprzedawca nie ma pewności, czy osoba, która chce dokonać takiego zakupu, jest pełnoletnia, czy nie, tutaj zawsze taki sprzedawca ma prawo to sprawdzić. I jeżeli osoba odmawia okazania dokumenty, które potwierdza jej tożsamość, tutaj jednoznacznie sprzedawca może odmówić sprzedaży takiego alkoholu. No i osoby, które tutaj dokonują zakupy, z doświadczenia wiemy, że niejednokrotnie osoba, która nie wyglądała na 18 lat, nie sprzedano jej alkoholu, obrażała się na takiego sprzedawcę. Jednakże tutaj każdy sprzedawca musi dbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo nieletnich, tak, żeby tego alkoholu jednak nie kupowali. W Polsce kwestie związane ze sprzedażą alkoholu reguluje ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z późniejszymi jej zmianami. We wstępie wskazano, że życie obywateli w trzeźwości stanowi niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu. Niezbędne bez wątpienia jest tutaj objęcie ochroną osób, które nie ukończyły 18 roku życia. I tak w związku z tym, zgodnie z artykułem 15 ustępu 1 punktu 3, osobom do lat 18 zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W świetle prawa alkohol mogą sprzedawać te lokale i sklepy, które posiadają zezwolenie na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, wydane przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, odpowiednio dla lokalizacji punktu sprzedaży. Jeżeli sprzedawca ma wątpliwości co do pełnoletności swojego klienta, zawsze może poprosić go o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość zakupującego. Myślę, że warto podkreślić, że nawet jednorazowa sprzedaż napoju alkoholowego osobie poniżej 18 roku życia jest uzasadnioną i wystarczającą przyczyną do tego, żeby zastosować sankcje w postaci cofnięcia zezwolenia na obrót sprzedaży alkoholu. Naruszenie przez sprzedawcę zasad obrotu alkoholem prowadzi do utraty prawa sprzedaży na okres 3 lat. Dlaczego więc tak ważna jest kontrola wieku młodzieży spożywającej alkohol? Młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol niż osoba dorosła. Zdecydowanie szybciej się od tego alkoholu uzależniają. Przypomnę, że nawet niewielkie ilości alkoholu powodują zakłócenia w procesie rozwojowym u młodego człowieka. Dotyczy to nie tylko procesów biologicznych, ale również procesów związanych z uczeniem się, zapamiętywaniem, myśleniem czy odczuwaniem. Młody człowiek będący u progu dorosłości dopiero zaczyna kształtować swoją osobowość, zaczyna poznawać siebie, otaczającą go rzeczywistość. Pojawienie się alkoholu może spowodować sfałszowanie tych informacji, w związku z czym nie będzie posiadał w życiu dorosłym odpowiednich narzędzi do poruszania się, bezpiecznego poruszania się w życiu. Braki te najczęściej są pod postacią słabej odporności na stres, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w sytuacjach dotyczących ważnych wyborów życiowych. Często takim młodym ludziom towarzyszy ogólna demotywacja, zniechęcenie i brak aspiracji życiowych. Dodatkowym takim niebezpieczeństwem związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, jest na przykład różnego rodzaju konflikty. Taka osoba może popaść w konflikt z prawem, może również na przykład sięgnąć po inne substancje psychoaktywne, po inne narkotyki, może na przykład stać się ofiarą bądź sprawcą przestępstwa. Myślę, że zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest jak najbardziej uzasadniony. Przypominamy jednocześnie, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest nabór do grup dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz z kręgu przemocy domowej, a także dla młodzieży do grupy rodzinnej.
rozwoju osobistego. Szczegółowych informacji dotyczących spotkań grupowych udzielają pracownicy sekcji profilaktyki uzależnień. Można kontaktować się telefonicznie pod numerem 76 746 34 10 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przy ulicy Kilińskiego 25A. Dodatkowo w każdy czwartek od godziny 11.30 do 15.30 w pokoju 112 można skorzystać z porady prawnej w zakresie punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i krzywdzonego dziecka. Z porady mogą korzystać mieszkańcy Lubina bezpłatnie, wcześniej rejestrując się w pokoju 106 w MOPS-ie. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.